witam Państwa serdecznie i zapraszam na 10 minut do mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy carbonarę. Na początek pokroimy 100 g speku. Ja już mam spek pokrojony w plasterki. Teraz tylko pokroję w kosteczkę. Spek wrzucimy na gorącą patelnię, w której już roztapiam masło. Patelnia się już rozgrzała i masło się już roztopiło, dlatego możemy wrzucić nasz spek i jakieś 50 minut podsmażać go, ciągle mieszając, żeby się czasem nie przepalił. Nasz spek już się ładnie zarumienił, dlatego też możemy wyłączyć gaz i odstawić go na bok. Tak przygotowany spek będzie czekał, jak zrobimy resztę sosu. A teraz zabierzemy się za przygotowanie wody na makaron. Ja już wodę trochę posoliłem, tak do smaku, nie za dużo, dlatego że już spek jest dość słony i wtedy mogłoby wyjść wszystko za bardzo słone. Makaron należy gotować jakieś 11 minut, tak jak jest napisane na opakowaniu, żeby wyszedł al dente. Dlatego, że to potem jeszcze będzie traktowany razem z sosem i mógłby być potem za miękki. Dlatego też 11 minut wystarczy w zupełności. Do jajek teraz wsypujemy 30 g mielonego parmezanu. Dolewamy do tego jeszcze 100 ml mleka i dokładnie wymieszamy. W międzyczasie, zanim zagotuje nam się woda, pokroimy cebulkę i zarumienimy, zeszklimy na złocisty kolor. Podobnie jak spek, cebulkę też wrzucamy na rozgrzaną patelnię i na maśle szklimy ją na ładny złoty kolor. Kilka minut i cebulka ładnie się zeszkliła. Teraz możemy przerzucić ją do speku. Odlewamy wodę. I tutaj wsypujemy makaron. Teraz na wolnym ogniu wlewamy jajko wymieszane z mlekiem i parmezanem i powoli mieszamy, dopóki nie zetnie się jajko. Jajko ładnie nam się teraz ścięło. Teraz dodamy spek i cebulkę. I mieszamy. Możemy wyłączyć już ogień i już bez podgrzewania mieszamy wszystko razem dokładnie.
Nakładamy do talerza. Posypujemy jeszcze troszeczkę parmezanem i nasze danie carbonara jest gotowe.